Siema na wszystkim, ja jestem Mateo, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym przetestuję sobie nową kamerkę GoPro Hero, która swoją premierę miała bardzo niedawno i po prostu chciałem sprawdzić, czy ta kamerka nadaje się do vlogowania. A i oglądajcie film uważnie do samego końca, ponieważ będzie w trakcie tego filmu informacja, jak łatwo zdobyć, złapać się na fajny bonus. Dobra, także lecimy do testów. No dobra, ale dlaczego tak naprawdę chcę przetestować tą kamerkę? Ano dlatego, że właśnie moje początki kanału były związane z vlogami. I rzecz, która utkwiła mi najbardziej w głowie, to jest właśnie to, że musiałem wyciągać w miejscu publicznym na przykład takie urządzenie lub takie urządzenie. Było to przede wszystkim bardzo nieporęczne i było trzeba wziąć ze sobą zawsze plecak. Chciałem więc sprawdzić, czy takie dwa urządzenia może zastąpić właśnie ta jedna mała kamerka. Dobra, także teraz krótko o informacjach tej kamerki. Kamerka ta wygląda idealnie tak samo jak Hero 6. Ma również dotykowy ekran, przez który możemy sobie zmienić na przykład jakość lub liczbę FPS-ów. Ma również trzy różne kąty widzenia. Pierwszy jest to narrow, czyli takie jak mniej więcej w lustrzankach. Drugi to medium, czyli takie małe rybie oko. A trzeci to view, czyli duże rybie oko. To teraz trzeba sprawdzić tą kamerkę trochę bardziej ekstremalnie. Okej, a więc były dynamiczne ujęcia. Teraz czas sobie trochę powlogować. Idę sobie teraz właśnie w takie fajne miejsce, aby coś przetestować. Za chwilę zobaczycie co. Przy okazji też możecie sobie sprawdzić, jak ta kamerka w tym momencie radzi sobie z nagrywaniem wideo. Znaczy to już sobie mogliście zauważyć przed chwilą, ale przede wszystkim z nagrywaniem dźwięku. Okej, jestem właśnie na dworcu. Przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie po to, aby powiedzieć wam, że ta kamerka ma wbudowaną stabilizację obrazu. A jako, że właśnie przede mną stoi dosyć spory most, to chciałem właśnie tą stabilizację obrazu przetestować. A więc dobra, w sumie to tyle. Lecimy do testowania. Jak widzicie, wchodzę sobie teraz po tych schodach i za chwilę sobie z tych schodów zbiegnę. Dwa razy sobie zbiegnę, pierwszy raz bez stabilizacji obrazu, żeby zobaczyć po prostu, jak wielkie będą te trząsy, a drugi raz ze stabilizacją obrazu i później porównamy sobie właśnie te dwa obrazy. Także uwaga, teraz będzie zbiegnięcie bez stabilizacji obrazu. Aha, i będę tą kamerkę starał się jak najbardziej trzymać stabilnie. Także uwaga, bez stabilizacji obrazu, zaczynamy. Dobra, więc stabilizacja obrazu jest już włączona i uwaga, zbiegamy ze stabilizacją obrazu. Okej, a więc teraz rzecz, której jestem tak naprawdę najbardziej ciekaw, czyli wodoodporności tej kamerki. Ponieważ teraz praktycznie wszystkie kamerki, które wychodzą, są wodoodporne bez obudowy. Na przykład moja poprzednia Hero 3, żeby była wodoodporna, trzeba było taką specjalną osłonkę na niej nałożyć, co przy tym miało bardzo dźwięk. I wtedy dopiero była wodoodporna. Natomiast ta kamerka jest podobno wodoodporna bez obudowy. Dobra, tak więc czas to sprawdzić, czy ta kamerka rzeczywiście jest wodoodporna, na przykładzie takiej sytuacji z życia codziennego, która mogłaby się przytrafić każdemu. Oglądałem film. Nagle w kuchni zadzwonił mój telefon. Dzwonił niemiły człowiek. Usłyszałem, jak ktoś dzwoni z dołu. Zbiegłem zabierając miotło, bo spodziewałem się, kto to dzwoni. Niestety po drodze moja miotła zamieniła się w kamerkę. Rozmawiałem, tłumaczyłem się, byłem bardzo zestresowany. Aż tu nagle przez przypadek włożyłem moją kamerkę do pojemnika z wodą. No, tak więc jak widać na załączonym obrazku, kamerka chyba jest wodoodporna, bo z tego co widzę to nagrywa. Gorzej jest chyba z dźwiękiem, no bo mikrofon jest na dnie szklanki, nawet już. Okej, moi drodzy, więc teraz obiecany bonus, to wszystko będzie teraz szło na jednym ujęciu, bez żadnych cień, żeby nie było, że nie wiem, że coś przekręcam, albo po prostu, żeby też było wszystko bardziej widoczne, tak, żeby nie było żadnych takich nieporozumień. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że się nie zająkam, bo tutaj, tak jak mówiłem, nie będzie cięć. I dobra, co słuchajcie, żeby, trzeba zrobić, żeby zdobyć ten bonus. Przede wszystkim trzeba wejść na stronkę gohd.pl, to jest pierwszy link w opisie, i zamówić stąd jakąkolwiek kamerkę, no nie internetową, jakąkolwiek kamerkę. Czyli najprościej jest po prostu wejść tutaj w kamery GoPro, no kamery po prostu, tak, w tą zakładkę. Przy okazji też można sobie popatrzeć jakieś inne tam akcesoria czy coś takiego, no bo naprawdę tego jest sporo, ale niestety ten bonus już nie będzie na to działał. I teraz co robimy? Jak widzicie, tutaj jest naprawdę dużo, ale to dużo tych wszystkich kamerek i załóżmy, że podoba mi się, no ja wiem, na przykład taka, niech będzie Hero 6 Black. Już tą kamerkę mam, no ale co z tego, tak? Oczywiście to nie musi być ta, może to być jakakolwiek inna kamerka. I teraz słuchajcie, co robimy?
kupiłem sobie tą kamerkę, bo to jest właśnie warunek, że trzeba sobie właśnie kupić tą kamerkę. Aha, i bonus mam na biurku, więc za chwilę wam go pokażę, a naprawdę jest mega fajny. I teraz co robimy? Załóżmy, że tą kamerkę chcemy sobie kupić, także to jest też w sumie dobre dla tych, którzy mieli w planach jakąś kamerkę kupić, albo po prostu chcą. No i co teraz robimy? Tak, wypełniamy tutaj wszystko, piszemy, nie wiem, jakieś tam imię, nazwisko, ulicę, tutaj wszystko, numer lokalu, pyku, pyku. I słuchajcie, tutaj jest coś takiego jak komentarz do zamówienia i to jest najważniejsza rzecz właśnie do otrzymania tego bonusu. Musimy w komentarzu do zamówienia napisać hashtag Mateo, tak jak tutaj widać, nie, może być z dużej, może być z małej litery, w sumie to jest obojętnie, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, trzeba napisać hashtag Mateo, czyli powołać się na mnie. Jeśli ktoś taki pakujący paczkę zobaczy, że komentarz do zamówienia to jest hashtag Mateo, to dorzuci wam do paczki, no właśnie, co wam dorzuci? Dorzuci wam do paczki, moi drodzy, słuchajcie, taką otóż smycz oraz paczkę naklejek, już wam ją pokazuję. Tak wygląda paczka naklejek, tak wygląda smycz, oczywiście to jest wszystko darmowe. O, proszę bardzo, tych naklejek jest naprawdę sporo. No i tak jak mówię, jak ktoś by chciał na przykład mieć kilka naklejek, tutaj jest kilka, z tego co widzę, no to może to w łatwy sposób i to jeszcze za darmo sobie zdobyć. Znaczy, no nie do końca za darmo, bo trzeba oczywiście kupić kamerkę, ale na stronce GoHD można coś takiego zdobyć po prostu za darmo. Ha, i ta oferta jest dostępna do końca kwietnia, także trzeba się spieszyć, bo jak ja to nagram, to jest to jeszcze przez 15 dni aktywne. No, a przy okazji, tak jak mówiłem wcześniej, możecie coś zobaczyć sobie, jakieś inne, nawet nawigacje są, jakieś inne fajne akcesoria, bo tego jest naprawdę dużo, jak tutaj widać. Moi drodzy, a więc to by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam was bardzo serdecznie na stronkę GoHD. Można sobie coś kupić, zobaczyć, pooglądać. To samo, nieważne. Dokładne informacje na temat bonusu, który jest do wygrania, są dostępne w opisie, więc jeśli ktoś nie zrozumiał tego z filmu, to może zajrzeć do opisu. Także to by było na tyle, życzę wam standardowo miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie się, widzimy się już niedługo. Siema.